Klocki, blocki, seria na budowie, dokładnie zestaw roboty drogowe po złożeniu. On ma 196 elementów od 6 roku życia. Jest może malutki, ale naszym zdaniem jest uroczy. Obejrzymy po kolei. Mamy dwóch ludzików. Taki pojazd z młotem pneumatycznym. I koparka, i ten pojazd, gumowe opony. Tam 6 gumowych opon, tutaj 4 gumowe opony mniejsze. Tu się nam rusza to, to i to. Trzy części się ruszają. Tu jakaś łopata na wyposażeniu. Se pomysłowy, fajny jest. Wózeczek. Tu mamy takie drobne elementy, jako ziemia odskakująca, tak jak tu widać. Ziemia odskakuje spod tego młota pneumatycznego, więc my tutaj mamy to i nam odskakuje ziemia, tak? Fajny jest. Mamy takie światło, drugi ludek, dwa pachołki i kopareczkę. I w kopareczce tak, obraca się nam oczywiście cała kabina. To nam się tutaj opuszcza w dół, w tą stronę. Nam się opuszcza. Tu ma krótkofalówkę i łopatę. Tu mamy otwierany schowek. Tam też tam jest jakaś rzecz. I tutaj mamy tak. Tu się nam rusza, tu się nam rusza, tu się nam rusza i tu się nam rusza. Więc jest wszystko co trzeba. Kopareczka jest malutka, ale ma wszystko co powinna mieć. Czyli obraca na wokół własnej osi, 6 kół, otwierana tu kabina. Ten element ruchomy, ten i ten, i łyżka, więc cztery części się ruszają na tym wysięgniku. Tutaj otwierany schowek, miejsce dla kierowcy. Bardzo fajny, malutki zestaw, ale naszym zdaniem uroczy. Chyba lepszy od ciężarówki nawet. Te pojazdy są ciekawsze. Oczywiście byśmy chcieli mieć duże te pojazdy, ale ten zestaw też byłby droższy, aby byłby większy, ale jak na taki niewielki zestawik, naprawdę to jest bardzo ładnie wykonane. Bardzo ładnie wykonane. Wszystko się fajnie obraca. Fajnie zgina. Tu się nam zgina cała ta. Może sam przewód byśmy mocniej doczepili, żeby nam się tutaj gdzieś nie odczepiał przy zginaniu. A może się odczepić, ale poza tym to jest naprawdę fajna rzecz. I to tak samo. Jest jakaś butla, nie wiem, z gazem. Jest tutaj ten młot pneumatyczny. Nawet są elementy, które tam z ziemi i kamieni, które odskakują. Ciekawe pojazdy. Koparka naprawdę ładna. Dwa ludziki do tego. No i jakieś tam elementy ozdobne, dodatkowe. Typu właśnie pachołki czy oświetlenie, żeby mogli pracować nocą. Budowało się bardzo szybko. Instrukcja nie jest długa, a pojazdy są ciekawe. Dużo się w nich rusza w tych pojazdach. Są dwa ludziki i ładnie wyglądają. To też trzeba przyznać, że ładnie wyglądają. Ta czerni z żółcią to do siebie pasuje, tak kontrastowo. Fajne. Klocki, blocki na budowie roboty drogowe. I roboty drogowe po złożeniu całości. Naszym zdaniem warto.